No i co z tego? Narobi się za darmo? Krzysiek, od czasu po to do jesteś. Czasu... Co? Po to jesteś. Co? Po to jesteś, żeby zasuwać, tak? Nie. Żeby robić. Krzysiek od czasu do czasu ma kontakt z przewoźnikami. Przeprowadzkę jakąś. No, to. Ale to ręce ma ponadrywane. Gdzie to? Przeprowadzki to jest za ciężka praca dla mnie. Nadźwiga się teraz mebry z piątego czy czwartego piętra po schodach i na czwarte piętro noś meble. No. Jak się wydaje, to jest ciężka praca jest. No. Nie ma bezdomnych. Każdy może sobie jakiś dom znaleźć. Jest pełno pustostanów. Mhm. Do... No i to jak nazwiesz tych ludzi, którzy nie wiedzą, że są domy i mieszkają na dworzu albo na kontach? Ci to zamarzają. To są ludzie, którzy... Nie umieją znaleźć się domu. Są niezaradni życiowo. Bo jeżeli ja uczę bezdomnego, jak on ma przestać na ulicy, chociaż jestem świeżutkim bezdomnym, może dlatego, że ja mam doświadczenie, nie wiem, z tak zwanej domności. Ja mu pokazuję, że w McDonaldzie ma cukier, sobie taśmę, chusteczki może się umyć, że prasę może sobie codziennie czytać, bo w knajpach jest za darmo prasa. Ze mną ludzie siedzieli, co mają technika, nie technika, po szkole, za głupotę, weszli tam w konflikt z prawem, bo nie mieli z czego żyć. Wychodzą z kryminału, co ja mam? Też nic. 20 zł na wyjście, to ja muszę jechać na gapę, żeby kupić sobie chleb. Coś do jedzenia, papierosy i coś do jedzenia. Papierosy, no. No i coś do jedzenia, żeby kupić. Muszę wejść w konflikt z prawem? Nie chcę tego, muszę. Do tego mi państwo zmusza. Czego najbardziej pragnie bezdomny? Mieszkania? Dachu nad głową. To wiadomo. Dachu nad głową. No dachu nad głową, to jest najważniejsze. Normalnych warunków. No, do życia. No co? Jeszcze lat. Nie chodzi o normalne warunki. Dach nad głową, normalny dach. W społeczeństwie. Dach nad głową, zwykły, normalny dach. Czego pragnie? Ja? Tak. Chyba miłości, szczęścia. To nie jesteś szczęśliwy? Czy ja jestem? Ja nie jestem szczęśliwy, jak widzę tyle nieszczęść dookoła, stary, bo wiesz, ja mi się wszystkim pomóc, a jestem ostatni na liście osób, którym chciałbym pomóc, więc najbardziej mam, dostaję po dupie. A jeszcze chłopaki nogi odmrożone mają. Tak, mają jeden ręce... umarł już, Artur umarł. I Walker leży w szpitalu, ledwo żywy. Czy to spali w trzecich śmietnikach? Taki nasz znajomy, Maciek, został zabity. Przez Nygusu taki właśnie. Przez małolatu. W śmietniku został prawie zabity. Zakopany na śmierć. No, po pięciu i chodzi w kominiarkach wieczorami. I rozrabiają. Wyjdziesz, nie wyjdzie do nich, wiesz, nie? I pięciu idzie, no. W kominiarkach. Ile? Ze 3 lata temu to... Co druga działka była spalona? Była palona. No. Do dziś są palone. Interwencja co była, zadzwoniliśmy do niej z komórki, przyjechali. Co z tak jak oni przyjechali, do jakieś pół godziny może przyjechali, to gdzie te małolaki byli? No gdzie za pół godziny, gdzie oni byli? Znikali, i to jeszcze było w nocy to było. No to już poczekali aż małolaci pójdą i dopiero wjechali. No. Bo przecież się boją własnego cienia. Ale nie, i to nie podjechali na działki. Tylko musieliśmy wyjść koło kościoła do nich, tam, pod tą kapysarz musieliśmy wyjść do nich, no. Bo tu nie wjechali na działki, nie wjechali, no. To dużo mówi. Czy bezdomny ma możliwość znalezienia zatrudnienia albo zamieszkania? No już gadaliśmy na ten temat. Powyżej 40 lat nie ma możliwości. I wiesz, i człowiek ma poczucie takiej, wiesz, stabilizacji, ma taki spokój, bo wiesz, ma pracę i zawsze ją będzie miał. Mm-hmm. I nagle to wszystko, wiesz, wali się i nie potrafi się znaleźć nowej rzeczywistości. Okazuje się, że nic nie potrafi innego robić, a tak naprawdę potrafi, tylko że nie chce. A to taki przeskok, bo ludzie się kapitalizmu na zachodzie uczyli latami, a u nas to wszystko jest tak na szybko, bo nas już kapitalizm zżera. Zachód po prostu nas zaatakował tak, że nie jesteśmy w stanie się bronić. Ja jestem za tym, żeby nie dawać jałmużny, tylko pracę. Jeżeli ktoś nie chce pracować, to znaczy, że nie zasłużył na to, co ma i bym mu niczego nie dawał za darmo. Za darmo mogę dać komuś, komu ucięło ręce i nogi i żyje na ulicy. Dzień dobry. Nasza sponsorka. Dzień dobry. Synek jest, proszę. Weź tam. Zaraz wam dam laleczki. Mięsko. Nie ma kosteczek dzisiaj, bo Red Black się zamknął. Nie ma. A no tak zamknęły go tak, no. To jest pani, co można ją do góry podnieść na rękach. Tak. No. Ale są ludzie, którzy po prostu przychodzą, oplują. Zdarzają się i tak. Im bogatszy, tym gorszy. O. Taka prawda jest. Im bogatszy, bo jak biedny, to odda ostatnią złotówkę.
Ile tu jest mniej więcej bezdomnych się ilościowo? Proszę pana, no myślę, że dziennikarze są tak wścibscy, że nie potrzebują zadawać takich pytań, skoro przychodzą panowie pytać o bezdomnych, to już dobrze się zrobili. Nie, mniej więcej. Mieszka ich około, wiem, w tej okolicy około 30. To 30 osób. 23 podano mi taką liczbę, kiedy się tym interesowałem. A jaką pomoc oni, czy przychodzą na przykład o pomoc właśnie? Jeżeli przychodzą, to staramy się im pomóc. W jaki sposób? Jak to wygląda? No to trzeba ich zapytać. Ja mnie nie upoważnili oni do udzielania informacji o tym, jakiej pomocy my tutaj udzielamy. Przed Bożym Narodzeniem byliśmy. No byliśmy, opłatek dostaliśmy. No tak, i świeczkę, bo ja potrzebowałem, bo mi zgasło światło. A. Ale tutaj nawet ksiądz nie zajrzy. Także jeżeli oni przychodzą, to czy oni chcą jakiejś pomoc? Zwracając się o jakąś pomoc, wtedy staramy się im pomóc. Natomiast przychodzą rzadko. To są ludzie o swoistym poczuciu godności, o swoistym poczuciu jakiejś samodzielności i jakoś sobie radzą w tej rzeczywistości. Natomiast jeżeli przychodzą o pomoc, to staramy się im pomóc. A jak ksiądz widzi problem? Jak panowie starają się pomóc bezdomnym? Kręcimy właśnie film o nich. Chcę pokazać, jak bardzo dobrze. Co jeszcze was interesuje? Znaczy, chcieliśmy właśnie głównie dowiedzieć się, jak to wygląda, jak przychodzą właśnie na tą pomoc i czy w jakiej formie ta pomoc wygląda. No to zapytajcie ich. No jak przychodzą, to staramy się im pomagać. Czy to jest żywność, czy to są pieniądze, czy to jest żywność? Pieniędzy nigdy nie daje. Także zasady nie dają pieniędzy, oni tym wiedzą. Taką samą pomoc mniej więcej jak wy, jaką jestem w stanie zaoferować taką oferę. Mogę dodać jeszcze tyle, że spędziłem z nimi Wigilię tutaj. Także dużo o nich wiem, bo rozmawiałem z nimi. Tu robi Wigilię, tu, w tej chatce. W tej świątyni tu robi Wigilię. Na Sobieskiego. Też robi? Też tak. To robi, Wigilię robi. No. Ale chłopaki dostali w paczkach ciasto, słone paluszki, słone orzeszki i nic więcej. Takie paczki ci nie dał. I to mam starczyć na rok. Na rok. No, na rok, żeby wiedzieli. Bo Wigilia jest co rok. I mamy taką umowę, że jeżeli będą potrzebować pomocy, to przyjdą. Byłem u nich po kolędzie, dziwnie powiedziałem. Tych, którzy mieszkają w mojej parafii, niestety nie zastałem. Ale nasze relacje są dość ciepłe. Rozumiem. A ksiądz mógł na przykład coś powiedzieć, jak wygląda na przykład inne kościoły, jak na przykład pomagają, czy jest jakaś pomoc przy kościołach w tej okolicy? Pytajcie w kościołach. No, ja nie jestem upoważniony do udzielania takiej informacji, po prostu nie wiem. Ja mam swoją tutaj pracę i z parafian i z nimi pracuję.